Dzień dobry, Mafinki, witajcie w kolejnym odcinku. Wyciągnę ją. God of War. Ucichłeś. Nie czujesz się lepiej? Chyba. Wiem, że słyszałeś moją rozmowę z Freją. Myślisz, że rozumiesz, ale się mylisz. Czemu nic nie mówisz? Jestem przeklęty, tak? Jestem słaby, bo nie jestem jak ty. Nigdy nie byłem taki, jak chciałeś. Ale po tym wszystkim myślałem, że będzie inaczej. Nie wiesz wszystkiego, chłopcze. Nie. Ale teraz przynajmniej znam prawdę. Prawdę? Prawda. Jestem Bogiem, chłopcze. Z innej krainy, daleko stąd. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę... urodziłem się Bogiem. I ty również. Chłopcze. Nie masz nic do powiedzenia? Czy mogę zmienić się w zwierzę? Czy... on lubi zwierzaki. Możesz zmienić się... Nie. Nie, nie wydaje mi się. Jestem Bogiem. Mama wiedziała? Uświadom to sobie. Też była boginią? Nie. Była śmiertelniczką, ale znała prawdę. Jestem Bogiem. Czemu dopiero teraz mi to mówisz? Chciałem ci tego oszczędzić. Bycie Bogiem bywa nieustającym pasmem bólu i smutku. Nasze przekleństwo. Co dokładnie potrafię robić? Mogę latać? Być niewidzialnym? Nie. Czuję się jak Bóg. Nie wiem, jakimi mocami dysponujesz. Ale z czasem dowiemy się. A może mógłbym zmienić się w wilka? Możesz spróbować mnie zaskoczyć. To dlatego słyszę czasem głosy? Ty na pewno nigdy ich nie słyszałeś? Nie tak jak ty. Nic dziwnego. Każdy Bóg jest inny. Więc może nie będę siłaczem, ale zyskam jakieś inne moce. Już je masz, chłopcze. Pokaż mi drugiego młodzieńca z taką smykałką do języku. A kto wie, jakie inne talenty chowasz w zanadrzu? Więc widziałeś od początku? Owszem, ale poznałem w życiu wielu bogów. Ja właściwie też. No niby kogo poznałeś? Więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku macie... To jeszcze wiedział, że jestem bogiem. Na pewno Freya, Brock i Sindri? Nie muszą tego wiedzieć. Baldur! Czy on wie? Czy dlatego nas szuka? Znałeś go wcześniej? Po raz pierwszy zobaczyłem Baldura w dniu pogrzebu twojej matki. Taka jest prawda. Ej, nie musimy od razu wracać do skarbca Tyra, prawda? Przecież jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy, nie? Co najbardziej chciałbyś teraz zrobić? Pokażę. Spróbujmy jeszcze raz. Bez zakłóceń. No także, kochani, to był bardzo fabularny początek tego odcinka. I tak naprawdę jesteśmy coraz bliżej końca gry. Dobrze, o, jest Misa. No dobrze. Gotowy? Ej, to jest puste. Brakuje elementu, który został wyrwany. Ktoś to wyrwał. To są... Odpowiedź Misy? Tak po prostu? Ziemia.
Czytaj. Śmierć pochłaniam skrycie, by jutro zrodzić życie. Pisz. Jest. Szkoda, że Walheim i nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle, zabijając elfy. Nie mam pewności, czy to właściwy wniosek. Nie masz czego żałować. Elfy wciągnęły nas w swoje sprawy. Nie, już rozumiem. Mieliśmy tam boskie sprawy, a one nam przeszkadzały. Zajmowały nas boskie sprawy. No i znowu zostawimy to bez komentarza? Po prostu odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Chyba poczułeś się nieco zbyt pewnie. Potęga stawia cię przed trudnym wyborem. Możesz służyć sobie samemu, albo korzystać z boskości w służbie innym, tak jak Tyr. Ludzie go kochali, co? Ano, był bogiem wojny, ale walcił o pokój. Słynął z niezwykłego heroizmu i prawości. Potęga i wiedza pomagały mu kończyć wojny, a nie je wszczynać. Więc bogowie mogą być dobrzy. Raz na jakiś czas się taki trafia. Fakt. Okej, tyle opowieści. Są tu wzmianki o miejscach, których nie znam. Tyr chyba lubił podróżować. Tyr wierzył, że remedium na wojny i chaos jest mądrość, a nie siła. Wiedział też, że kontakt z innymi kulturami daje perspektywę, jakiej nie ma się, gdy żyje się w izolacji. Odyn zawsze gromadził wiedzę i zachłannie jej strzegł, zaś Tyr otwarcie się nią dzielił w imię wspólnego dobra. Śmiertelnicy go za to kochali, zasypywali go podarkami, gdziekolwiek się nie pojawił. Że Tyr był spoko ziomeczkiem. Więc co się z nim stało? Z czasem Odyn zaczął w nim dostrzegać zagrożenie. Podejrzewał go o to, że skrycie pomaga gigantom, zamiast wykradać ich sekrety dla asów. Szczerze mówiąc, mnie oskarżało to samo. Ale myślę, że w przypadku Tyra się nie myli. Myślisz, że Tyr pomagał gigantom? Owszem. Czuł się współodpowiedzialny za cierpienie, które zesłał na nich Odyn. Podejrzewam, że pomógł im zatrzeć za sobą wszelkie ślady. Wieża łącząca światy! Dokładnie. Nie wiem, co się z nią stało, ale czuję, że maczali w tym palce zarówno giganci, jak i sam Tyr. Się straszyłam. No także dużo jakby fabuły się... Gdzie jest ta czarna rula? Nie wiem, nigdy tu nie byłem. Aha, to fajnie. To musi być to! Jakie to jest ładne! O-o! Jaki pierścień w ogóle! Uj, kolejny pierścień! I jeszcze jeden pierścień! Uuu. Myślałeś chyba, że to będzie proste. Nie. O. Ale fajnie to wygląda. No. Bracie, na górze to wichry Hel. Wichry czego? O, nie powiedzieliśmy ci. Kiedy byłeś chory, udaliśmy się po ratunek do Helheimu. Naprawdę? W skrócie, było okropnie. Ale twój ojciec poznał nową sztuczkę z drobną pomocą Broka. Brok też tam był? Ale... No, był na sekundę. Jeszcze o tym pogadam. Jeszcze o tym pogadam. Dobra, tak gdzieś się... O! Jakiś skrypt? Tak. Coś jest tam, jakaś karteczka. Skian dup z mojej ojczyzny. Kiedyś miałem własny, bardzo podobny. Weź go, chłopcze. Tak, chłopcze, weź go. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda nam się nóż do masła. Dlatego właśnie nikt cię nie lubi. Ej! Mimirze, to było niemiłe. Jaka Francja. Dobra, i jeszcze mamy jakieś przejście chyba tutaj. Ale jest zamknięte. Dobra. Czyli tak. Musimy pobiec tam ona wprost i musimy zajmować wichry. Stanie w bezruchu, źle się kończy, bracie. No przeca biegnę. Jas. To nie była trudna zagadka. I hec na dół, czy co? Aha, tam otwieramy drzwi, okej. Okay. Nieprzyjazne powitanie. O kurwa. Nie, ja nie chcę tam iść.
Mogę iść gdzie indziej? Co mamy? Sreberko, spoko. Ale to! Spójrz, po bokach są małe przejścia. Idealne dla chłopca. Ale za małe dla ojca. Idź, poradzę sobie. No, jakbym wiedziała, jak sobie poradzić, to by było subcia. Dobra, ale co mi to dało w sumie? Czy muszę się gdzieś z boku zmieścić? Ej. Kurde, nie wiem jak! O, teraz? Bracie, wstawaj, bracie! Dupa! 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 Dobra, jeszcze raz! Damy radę, jeszcze raz. Kurczę. Nie wiem tam przejść! No, bez kitu, że mnie taka prosta zagadka pokona. Oh, hell no! Albo tam gdzieś jest coś, czego jeszcze nie zauważyłam. Nieprzyjazne powitanie. Wiesz, kto normalny kogoś wita w swoim domu, w grobowcu? Idealne dla chłopca. Ale za małe dla ojca. Idź, poradzę sobie. Tak myślę, co ja tutaj mogę zrobić jeszcze? Nie wiem, czy coś strzelić trzeba, albo coś. Albo z tylko ziemniakiem nie potrafię tam przejść, nie? Ajaj, nie ta broń. Ej, nie ta broń. Lewiatan potrzebuje. Okej, okay, jak mi się coś na środku otworzy. Nie, nie, nie. 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 Tak one tak robiły, że tak się otwierały, tak na boki. O. Ostrożnie, bracie, ciebie trochę wstrzęśnić i coś cię tu przepadło. Dam radę. Fakie. Okej, tutaj musimy chyba je zrobić, żeby idealnie tutaj się spięły, żeby mogła przejść. Fakie. I teraz... No i one sobie hyc, 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 a my tutaj bang! Fakie, udało się. O, kolejne miejsce na hel. Rany. W ogóle ile tam jest skarbów, to jest niesamowite. Spójrz na to! W ogóle jak już wszystko jest, wiecie, zakurzone, zapajęczone i tak dalej. Kurwa. Ło, marze, oni mają rzeczy ze starożytnej Grecji, the fuck? Co im... Co tam bimber jest? Tam jest bimber chyba, on go wącha. Tam waza jest... On jest na wazie! To jest on! O, XD! O, XD! Czemu ma wazę z Kratosem? W twoim grobowcu? Wow, wow. Co znalazłeś? O-o. Rozwalił. No, to było ważne! Aha, no przecież Tyr podróżował dużo i między różnymi kulturami. A wino co? Ej, przecież tam jest odłamek z tobą, widać go jak wyk. Dobra, stąd przyszliśmy. Runa. Stworzono to w pustynnej krainie, bardzo okay, daleko. Nie to? Żyją tam bogowie? Ależ oczywiście. Wielu pieczęcie potrzebuje. Dobrych czy złych? Nie da się ich tak łatwo podzielić. No, wiecie, no, może być jakiś bóg, który jest troszkę dobry, troszkę zły, nie? No to... Nie da się tak...
O, sądzę, że... O, ten jest dobry, o, ten jest zły. Dobra, znalazłam jedną pieczęć. Gdzieś powinno być ich więcej. Jest ciemno jak w dupie. Okej. Okay. Czy to nie tutaj? Ale fajnie jest to, że jak się uderzę, to tutaj te jakby monetki latają. Bardzo mi się podoba ten efekt. Ej, ale chcę pieczęć znaleźć. Też wolałabym, żeby tu było jaśniej trochę, ale... Nie można mieć wszystkiego. Dobra, okej. Okay. Stąd przyszłam. Mogę iść tu. No okej, okay, wróciłam się. Czemu? Przygotuj o się nie! Wybacz, jest chwila! Gotowy! Tak! O co wam chodzi? Ło, spadnie do środka! Nice! O nie, i te oczka niedobre. Bang! Zabiłam. Dobra, może pora jednak na ostrze. Czarża! Dobra, odpalam się. Haha! Masz po dupie. Ty też. Ale chyba lepiej lewiatana nie działa. Dobijamy! Bang! W ogóle można próbować ich wrzucić do dziury, tak na dobrą sprawę. Daj mody! Ale te elektryczne strzały to naprawdę jest kozacka rzecz. Jeszcze coś? Nie, chyba wszystko już. Okej. Okay. Co tak cię zdenerwowało w tym skarbcu? Moja podobizna. Zrobi jej tatę zbyt grubo. Zachowałam się impulsywnie. Nie zajmuj się moimi błędami. Uuu, ale daj mi ten dotyk hel. Czy tam może toś. Po prostu lubisz tłuc ceramikę. Ha! O Boże, Atreus jest super. I hec. Naprawdę? O Jezu, dobra, zaczekam aż to ten. Nie chce mi się latać do dookoła. Wydaje się logiczne, że drugi pierścień powinien działać jak pierwszy. Musimy tylko schwytać wich. Mimi, że wiem. Wyobraź sobie, Mimi, że ja to doskonale wiem. O, i można takie rzeczy robić. Bang! Ha ha! Yes! Oh yeah! Dobrze. Więc co, odkrywamy trzecie przejście. Żebyś od teraz był ze mną szczery, dobrze? Nieważne, czy prawda będzie bolesna. Chcę wszystko wiedzieć. Ty nie znosisz bycia Bogiem, ale mnie się to podoba. Tu jestem bezpieczna? Tak. Kolejne małe przejścia. Wiem. Idź. Nie mogę na to patrzeć. Powodzenia. Dobra, jak będą razem. Poczekajcie, teraz coś mi nie pasuje. Chyba, że... Wiem. Dobra, już wiem. Okej, to musi być iść na górę. Proszę bardzo, runa. A kto tutaj się znalazł? A, proszę bardzo. Oj, dupa. Dobra, jeszcze raz. Hyc. I teraz ja sobie spokojnie mogę tutaj przejść. Ojcze! Ojcze! Oj. To nie tak miało być! To nie tak miało być! God damn it!
Ale dobrze rozkminiałam, tylko coś po drodze jej pykło. Ojejku, i co, będę musiała znowu tą runę rozwalić? Rozum. Chcę, żebyś od teraz był ze mną szczery, dobrze? Nieważne, czy prawda będzie bolesna, chcę wszystko wiedzieć. Ty nie znosisz bycia Bogiem, ale mnie się to podoba. Kolejne małe przejścia. Wiem. Idź. Nie mogę na to. Powodzenia. Czy się mogę wspiąć na to? Nie. Okej, w porządku. Znowu to muszę rozwalić, kurczę. Dej! Dobra. I to zostawiamy na górze. I teraz tak. To się rusza. Ja tu mogę hyc i proszę bardzo. Boże, jak tu jest ciemno. Jestem! Myślałem, że piły były straszne. No okej, okay, kolejne kółeczko, które możemy zasilić Hel. Spójrz, to wielkie wilki! Skol i Hati. Skol i Hati. W istocie, zwiastuni dnia i nocy. Ragnarok zacznie się, gdy złapią słońce i księżyc, tak? Ty je znał? Nie wiem, ale musiał je lubić, skoro poświęcił im całą ścianę skarbca. Czy ja wiem, czy całą? No nie powiedziałabym. Okej, tutaj wracamy na główną salę. No nie i super. Z żadnej frajdy? Z bycia Bogiem? Z przygód w niesamowitych miejscach? Dobra, gdzie jest ten chl? Może mama chciała, żebyśmy się rozerwali. Wszystko, co przeżyliśmy... Ej, nie mogę go sięgnąć stąd. Musiałabym wejść do góry, niby jak mam to uczynić? Chyba, że stąd? Nie, bo tutaj nie ma. Wichry Hel? Może dostaniemy się na któryś z tych tarasów i rozejrzymy dookoła. No właśnie, też bym się chciała dostać na taras, tylko kurczaki, ziemniaki, nie wiem jak. Bo nie ma innego wichru chyba. Chyba, że tu jest coś, co ja mogę rozwalić, ale nie widzę takiej możliwości. Na środek nie mogę pyrknąć. Ale kurde, potrzebuję tego małego. No, ja to tylko mogę z góry zrobić. Chociaż... Akreusie. Nie, chyba nic nie przechodzi przez tą jakby falę energii. Ale jak ja mam się wspiąć na taras? To jest dla mnie zagwozdka. Jak mam się wspiąć na taras? Chyba, że odblokowaliśmy jakieś inne wejście. Nie ma, trzeba się dokładnie rozejrzeć. Tu nic nie ma. Tutaj jest to, że oni tam pożerają się, robi Ragnarok. Tutaj się wracam, a nie chcę się wracać. Obviously, nie chcę umierać. Więc potrzebujemy jakiegoś wejścia, może coś, po czym można się wspiąć na ten taras, no bo schodów, no to ja nie widzę. Coś, w czym możemy wejść w interakcję. Czekajcie, stąd chyba w ogóle przyszłam. Jeśli dobrze pamiętam. Nie możemy odejść bez czarnej runy. No chodź. No, damy radę. Wiem, dziecko, wiem. Wiem, że damy radę. Tylko tata musi pomyśleć. Teraz tata się zgubił. Dobra, to jedyne drzwi, okej. Kurczę, jak mam się wspiąć na taras? Chociaż nie mogę zrobić tak, żeby taras przyszedł do mnie, co nie? Trzeba coś pokombinować, bo tutaj latają jakieś dziwne rzeczy. Kurwa, rybki. Co to jest? Nie mam pojęcia. Jakieś szmatki? Kij wie. Więc ja się muszę dostać na taras. W jaki sposób mam się dostać na ten taras? Ha. Ja to bym nawet mi coś rozwaliła po prostu, żebym mogła tam zejść. Może tutaj gdzieś coś się otworzyło? Nie, dobra, stąd przyszłam. A może nie? Nie pamiętam tego. Okej, to nam się otworzyło. Super. Dzień dobry.
co widziałeś? Doświadczenie. Nie wiem, synu, nie wiem. Jas! Twarda stal. No dobra, odkryłam coś, czego wcześniej... Ojej, kozak się widzieliście? Wow. Odkryłam coś, czego wcześniej nie widziałam. Super, ale... O! Ale jestem ziemniakiem, że w to weszłam. Takim, kurwa, totalnym ziemniakiem. Dobra, tam byłam. O, ale mamy żyćko, chyba. Nie, dobra, wydawało mi się. Dobrze, tutaj była skrzynia, czyli nic więcej. Okej, okay, no to lecimy do kolejnego wejścia. Będę musiał po prostu sprawdzić każde jeszcze raz. Czy może tam się coś potwierało? Dobra, stąd przyszliśmy, więc to olewka. Tutaj nic nie ma. Tutaj musimy zgarnąć... Atrusze, do mnie! Dobra, idę. Do mnie, moja desko. Stąd przyszłam. Czekajcie, trzeba się dobrze rozejrzeć. Dobrze rozejrzeć. Może po prostu tutaj muszę coś przepchnąć moimi strzałami. Jakiś kamień, coś do wybuchania. No kurczę, blaszka, nic nie widzę takiego. Ja z tym nie mogę nic, to dopiero muszę jakby zasilić dotykiem hel. Dobra, czyli tutaj w sumie raczej nic. No bo co, w tej ścianie tylko przeczytałam. Tutaj nie widzę nic więcej. Tutaj musimy przyjść jak zdobędziemy dotyk. Hel. Płomień hel, wichry hel. Nie wiem, to nazwy mi się myli ciągle. Dobra, co jest tu? O, może tutaj coś otworzyliśmy. O, proszę bardzo. Jest. Chodź tu! O-o! Ej, czemu mnie bijesz? Ale umarło to? Chyba tak. Dobra, no i proszę państwa, mamy kolejną zagadkę, tym razem na boczek. Super, fantastycznie. To ja może tutaj zrobię? No, hyc. Kurde! Tutaj jest ta skrzynia! Fuck! A gdzie jest runa? O, widzę runę, widzę runę, widzę runę! Dobra, spoko. Ogarniemy. Fuck yeah! Fuck yeah! Ciekawe, co będzie w tej skrzyni. Jabłuszko? Może rożek? Jabłuszka. No to jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Dobra, ale fajnie, że się udało. Niemniej jednak nie rozwiązuje to problemu naszej zagadki. Ojej, nie mogę tutaj. Muszę zaczekać, aż tutaj będzie. Boże, bola! Hyc. O, i teraz mogę przejść. Uuu, szarża! Bang. No dobra. Zeksplorowaliśmy troszeczkę więcej, ale to nie zmieniło nic. Kurczaki! Czekajcie, bo tam o, chyba byliśmy. Tutaj była taka runka do rozwalenia. O nie, 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 nie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja jestem ziemniakiem. Ja jestem ziemniakiem. O, proszę bardzo, hyc. Tak myślę, kurczę, może jakoś na górę mam się wspiąć po tym. A to byłby bardzo crazy pomysł. By tak zrobić w ogóle. Tu nie widzę mechanizmu, żeby wiecie, żeby go zatrzymać. Cóż zrobić, że mam?
Gdzie jesteś, dziecko? Tak, żem czuła, tak, żem czuła, tak, żem czuła. Że to się tak skończy, że to będzie gdzieś, kurde, w tak oczywistym miejscu. Tak oczywistym. A Dola oczywiście nie zauważy. O-o. O nie, 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 wali się, o nie! Nie, 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 nie! Ojeju. Kurde, zaś przyszłam, zaś zepsułam. Najgorzej. Hyc. No nie, jakieś bubusie przyszły. Hoho! W sumie nie zadało też tak dużo damage, jak chciałam. Możesz, możesz! Bang! In your face! Dobra, jeszcze ktoś? Gdzie? A, tam jest, dobra, widzę. Liosta! O Boże, jeszcze kolejny! Ale was się naruchało tutaj! Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Pikać chce? Co? Nie? No, dobrze. Dobra. Żyćko. Piecąca się ściana. Stąd sobie wy... Ale to było dobre! Dobrze, czy ktoś? Jeszcze! Jeszcze, jeszcze, jeszcze ktoś! O! Stąd możemy to zrobić. W porządku, okej. Okay. A te? Dobrze. Myśl jest szybsza niż wiatr. Może tu wcale nie chodzi o prędkość? Czy wichry mogą trafić gdzie indziej? Ale że gdzie indziej? Nie rozumiem. Że co, że nie muszę na dół schodzić? Wiecie, jak na kogoś uwielbionego, Tyr miał niezłą paranoję. To przez Odyna. Dobra. Powody. My musimy pójść... Nie tu... Tylko tu. No okej, czy jakby na wprost od tej liny. Dobra, no to spróbujemy polecieć na czas. Z tym... z opanym wichrem. I zobaczymy, aczkolwiek to co Mimir powiedział, to może być jakaś podpowiedź. Że tu w sumie niekoniecznie musi chodzić o to, żeby ten promień wsadzić w takie miejsce, bo może trzeba go wsadzić w inne. Bo tak sobie rozkminiam, w co tutaj możemy wsadzić. Czekajcie, bym chciała, żebym to przeczytał jeszcze raz, ale chyba na ten moment się nie da. Czyli co, stoję tutaj. Łapię. Chociaż nie, chyba mogę sobie stąd wziąć. Lecimy na dół, tam na wprost. No, albo się nie da. Nie, 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 nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Na górę, na górę, na górę. Łapiemy, biegniemy i co? I jajca. Chyba, że... No, muszę podejść bliżej. A, sprytne. No i teraz została nam tylko ta ostatnia i będzie na łatwiej. Damn, ale to rozkminiam. Ale powiem wam naprawdę, że podczas rozwiązywania zagadek, gdy zetkniecie się na jakiś dłuższy czas, to naprawdę uwagi Mimira i Atreusa są mega pomocne. Dobra, tutaj musimy przejść. No i teraz proszę bardzo, na to leżu. Uuu, biegnij, 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 biegnij. Fuck yeah.
No i subcie. Udało się. Dobra, teraz co? Ciągniemy. Runa! Obniża się! O! Co się dzieje? Pułapka. Ojcze! No to napnij się. Chłopcze, uciekaj. Dało mi runę do ochrony. Jak tak. Cię wydostać? Łańcuchy na ścianie! O Jezu, zagadka na czas. Co mam robić? Atreusie, nie wiem. Skup się, poradzisz sobie. Ośpiesz się, nie chcę sprawdzać, czy mogę utonąć. Dobra, myśl. Super. Hati to ten srebrny, ściga księżyc. Z kolei jest złoty i ściga słońce. Próbuję ją zdobyć, zacznie się rano. Ale kolejność jest zła. Czyli co ma być? Jak ma być po kolei? Słońce z prawej, a Midgard po środku. Ale którą dźwignię pociągnąć? Okej. Księżyc, Midgard... Pociągnij prawą! Nie, nie wiem, co się stanie, nie? Ale... Chuj. Prawa, chłopcze! Środek szybko! Muszę je ustawić. Księżyc z lewej, słońce z prawej. Lewa! Dobra. Środek! Księżyc z lewej, słońce z prawej. Midgard po środku. O nie, 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 nie. Fuck, źle. Środkowa! Lewa! Księżyc, Midgard, słońce. Midgard, słońce. Księżyc... Środek, szybko! Midgard... O, wiem, 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 wiem! Tylko czy zdążymy? Lewa. Nie, chyba źle, chyba źle. Księżyc, Midgard... Środek! Słońce... Ojcze, nie! Nie! No to mamy niezły klops. A no mamy. Jeszcze raz. Czekaj. Księżyc, Midgard, słońce. Dobra. Środkowa. Księżyc, Midgard, słońce. Lewa, chłopcze. Środek, szybko! Księżyc, Midgard, słońce. Księżyc z lewej, słońce z prawej. Midgard po środku. Pociągnij prawo! Środek! A nie, 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 źle, 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 źle. Jeszcze raz środek. Środek! I muszę podnieść księżyc. Tak. I teraz podnosimy księżyc. Teraz środek. Księżyc, Midgard, słońce. Księżyc, Midgard, słońce. Myśl. Prawa, chłopcze! Tak? Tak! Księżyc, Midgard, słońce. Tak! Jest. Jednak nie mogę utonąć. Zawsze co? Spoko mi, że dobrze wiedzieć. Nie zatrzymało się! Zaraz! O w dupę. Ojcze, nad tobą! No super, nie? Jakby jedno zagrożenie to nie było za dużo, jeszcze chyba kolce na mnie spadną. Pozdro 600. No, no nie mogę rezerwać kolców. A moje nie jest zbyt silne. Musisz zatrzymać łańcuch! Ja! Nie! Nie wie! Czekaj, wiem co zrobię! Jej luz! To jedyny sposób! No rób, rób, rób. Nie działa! Przecież powinno! O, rozdupciło, nice. O, pytanie, czy zaraz na mnie te kolce nie spadną? Ja się cofnę tego. Wiem. Ocalił ci życie. No. Wykazałeś się sprytem. Dobre dziecko, dziękuję dziecko.
Ło, masakra. Dobra, ale czy możemy w końcu dostać czarną runę? Ej, bo rozwaliłam! A jest tam! Jakie mam wejść w środek próżni? Ano, zobaczmy, co ma dla nas Del. Jak mam wejść w środek próżni? Tam lewituje. Co teraz będzie? No tak, jak ten, jak te pnącze mnie zapały. Chyba mi się starła. Teraz Odyn się o nas dowie! Będą dymy z Odynem. Nie rozumiem tych masek, zawsze trzeba sztyletem rozrzucić. Ale nie mam już sztyletu. Masz. W dniu twych narodzin zrobiłem dwa noże, mieszając metale z moich stron z tutejszymi. Jeden dla mnie, a drugi dla ciebie. Gdy będziesz gotów. Dziś nadszedł ten dzień. Jestem mężczyzną? Jak ty? Nie. Jesteś bubusiem. Jesteśmy jeszcze. Jesteśmy kimś więcej niż mężczyznami. Ciąży na nas większa odpowiedzialność. A ty musisz być lepszy ode mnie. Rozumiesz? Powiedz. Tak, będę lepszy. Moc tej broni, każdej broni, pochodzi stąd. Ale musi uhartować to. Dyscyplina i samokontrola tego, kto nią włada. To stąd pochodzi prawdziwa siła wojownika. Musisz o tym pamiętać. Dobrze. Chodź. Dreyfo. Zdej mnie runę. Wow, dosyć spore jest. Pusto. To! Chwila! Chyba nie. Ojeju, co mu się stało? Pomijając fakt, że tam jest chyba boss. Tak! Jesteś pewny? Tak, zaufaj mi! Mają w skórze! Celuj w twarz! Chyba jest popiołowy, więc rozumiem, że nasze ostrza nie będą. Kurwa! Ja wiedziałam, że to jest kurwa zbyt proste, nie? Ja wiedziałam, dobra, wykończmy jednego najpierw. Dobra, może elektrycznymi. Czemu ich jest dwóch? Ale jest podatny na moje ataki bez kitu. On się leczy, kurwa. On się leczy. No to ja już widzę dlaczego. Dobra, rage. Jak on się leczy, jebany. Ja już rozumiem trudność tej walki. No! Dobra, padło? Mam nadzieję, że tak. Nie uczymy, że teraz kurwa trzeci przyjdzie, nie? Bo to było zbyt łatwe. Było zbyt łatwe. Duży był. Ale dla bogów to łatwizna.
Zabijałem większych. No załatwę. Tak, zakręciłem się. Którędy do misy z piaskiem? Dobra, czekaj, co dostaliśmy? Szał tartaru, mocny runiczny atak. Dobrze. Czekajcie, jak to wygląda? A, okej. Okay. Wybieramy i ulepszamy. Przy okazji możemy sobie ten ulepszyć, znaczy po prostu wykupić jakieś umiejętności. Na przykład do oszczy. Chyba, że wszystko mam. A nie, tutaj nie mam czegoś. 500 easy, wykupujemy. Dobra, czy moje dziecko tutaj coś jeszcze potrzebuje? Czy oddawanie strzał? Dla mnie w porze. Tutaj jeszcze tarczka. Dobra, ty po prostu teraz będę wykupowała wszystko po kolei. Dobra. I żyćko, i... O! Tak! Możemy ulepszyć! Możemy ulepszyć nasze ostrza. Czy ja tam będzie skrzynię? Chyba tak. I tak jest taka fajna. Ciekawe, co nie będzie. Może jakieś jebuszko? Albo różek? Nie. Elektryczne rękojeści ochrony. To jest na ostrza? Tak, to jest na ostrza. Czekajcie. A tu mam rękojeść. A, mamy trzy! Czekajcie. Aha, tutaj czymś się statystyki zgadzają. No niezbyt, ja zostaję przy tym, co mam. Ale fuck yeah, udało się! Ale ten boss był za łatwy. Coś mi nie pasuje tutaj w nim. Także co? No pora wracać. Na górę. No bo co? Mamy dłuto. Mamy runę. Więc teraz kwestia wydziabania tej runy w odpowiednim miejscu, by móc wrócić. W sensie móc no, wrócić do Jotunheimu, tak? Dobrze pamiętam, Jotunheimu. I tam, jak dopiero pójdziemy, to jeszcze trzeba się wspiąć na najwyższą z gór. Także no, jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Jesteśmy tak blisko. No. Usiądź. Story time! Skitra to wino, wiedziałam! Lemnoskie wino. Z wyspy Lemnos. Blisko miejsca mego urodzenia. Ale stare musi być. Lemnos. Lemnos. Zakres podróży. Alkoholizujemy syna? Ale patologia, masakra. Suchnie jak zgniłe jaja. Nie skisło? Możliwe. Kurwa, tyle leżało, to prawie skisło. A, wyduś do. Już jesteśmy na górze. Wow, i to gdzieś o wiele wyżej nas wynosi. Ciekawe, ciekawe. Ojcze, czemu opuściłeś swoją ojczyznę? Z powodu tamtejszych bogów? Tamtejszych bogów już nie ma. Wiem, że bardzo nienawidzisz bogów. Ale Tyr dowodzi, że są i dobrzy. Ty też jesteś. Zabijałeś tylko złych, prawda? Tak. Tak, ale któż to może osądzić? Cicho, głowo. My możemy. Wiemy lepiej. Aha. Z każdą chwilą brzmisz bardziej jak ojciec. Gotów?
Gotów. Chodź. Troszkę przerażające. Chyba polubię bycie bogiem. Trochę przerażające jest to, w jaki sposób Atreus zaczął się zachowywać w ciągu tego odcinka. Czyli tak naprawdę od kiedy on wie, że jest bogiem. Robimy co chcemy, a teraz zobaczymy gigantów. Skoro poznaliśmy runę wiodącą do Jotunheimu, możemy wrócić do bramy na szczycie i zrobić użytek z magicznego dłuta. Nikt nie stanie nam na drodze. Ruszajmy! Dobra, także kochani, dziękuję wam ślicznie za oglądanie tego odcinka God of War i widzimy się w kolejnym. Także trzymajcie się, buziaki i pa pa!